czym jest szacunek dla mężczyzny i dlaczego jest on tak kluczowy w związku? Szacunek dla mężczyzny to coś więcej niż tylko podziw czy słowa uznania. W wielu przypadkach to filar, na którym buduje się jego poczucie wartości i rolę w związku. Statystycznie, aż 74% mężczyzn w związkach twierdzi, że brak poczucia szacunku od partnerki to jeden z głównych powodów ochłodzenia relacji. Dla mężczyzn szacunek jest czymś głębszym niż tylko gestem, to sposób, w jaki partnerka wyraża, że ufa jego decyzjom i podkreśla jego rolę w życiu wspólnym. Jednak dla wielu kobiet szacunek jest często równany z wyrażeniem miłości i wsparcia. Może wydawać się, że gesty czułości i troski wystarczają, by pokazać, że doceniamy swojego partnera. Jednak dla mężczyzny to, co czuje jako prawdziwy szacunek, to sytuacja, w której kobieta pozwala mu być liderem w niektórych aspektach życia, kiedy jego działania są doceniane i zauważane, a decyzje nie są negowane na każdym kroku. Czy zdarzyło ci się myśleć, że twój partner przestał się starać? To jest bardzo częsty problem w związkach, w których mężczyzna przestaje czuć się ważny i szanowany. Może zaczęło się od drobnych rzeczy, jak brak uważności na jego opinię, decyzje, czy niezauważanie jego działań. Często takie pozornie niewinne sytuacje kumulują się i sprawiają, że mężczyzna czuje się zepchnięty na dalszy plan, a jego motywacja do dbania o związek maleje. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, jak okazujesz szacunek swojemu partnerowi? Czy wiesz, czego naprawdę potrzebuje, aby poczuć się docenionym? Kobiety często skupiają się na wyrażaniu uczuć, ale warto pamiętać, że dla mężczyzny szacunek to coś innego. To zrozumienie i uznanie jego działań oraz tego, co wnosi do waszego życia. Jak odbudować polaryzację i znów poczuć się jak jego bogini? Jeśli czujesz, że coś zgasło w waszym związku, wiedz, że jest na to sposób. Nie musisz czekać, aż on sam zacznie działać. Prawda jest taka, że najskuteczniejsze zmiany często zaczynają się od nas samych. Mój kurs, odbuduj polaryzację w twoim związku, wróć na piedestał jako jego bogini, jest stworzony po to, abyś mogła przejść krok po kroku przez techniki, które pomogą ci odbudować jego szacunek i zaangażowanie. Wyobraź sobie, jak zmieniłby się wasz związek, gdyby twój partner znów patrzył na ciebie z zachwytem, jak na początku znajomości. Czasami wystarczy wprowadzić drobne zmiany, które sprawią, że poczuje się wyjątkowo i doceniany, co w efekcie zacznie przywracać jego pragnienie, by dbać o wasz związek. Dane pokazują, że aż 64% kobiet zgłasza poprawę w swoich związkach po wprowadzeniu kilku kluczowych technik, które bazują na docenieniu partnera i jego działań. Chcesz dołączyć do tej grupy? Na moim kursie nauczysz się praktycznych sposobów, by odświeżyć dynamikę waszej relacji. Kiedy mężczyzna czuje się prawdziwie szanowany, jego zachowanie zmienia się, jest bardziej zaangażowany, chętniej podejmuje inicjatywę, a ty odzyskujesz poczucie, że jesteś w jego oczach jedyną, wyjątkową kobietą. Oto kilka inspirujących zdań, które podkreślają szacunek i podziw dla partnera, dając mu poczucie wyjątkowości i wartości w oczach kobiety. Jeśli chcesz bezpłatnie pobrać ściągę z tych zdań, kliknij w link zamieszczony w opisie do tego filmu oraz zapisz się na mój newsletter. Nikt tak jak ty nie potrafi poradzić sobie w takich sytuacjach. Tylko ty masz w sobie tę siłę/spokój, której tak potrzebuję. Zawsze czuję się przy tobie bezpieczna, wiesz, jak się mną zaopiekować. Żaden inny mężczyzna nie potrafi tak rozwiązywać problemów jak ty. Podziwiam, jak jesteś zdeterminowany, naprawdę imponuje mi twoje podejście. Tylko przy tobie czuję się naprawdę sobą. Uwielbiam to, jak potrafisz myśleć o wszystkim dookoła, jesteś taki odpowiedzialny. Dzięki tobie czuję się naprawdę wartościowa, twój sposób patrzenia na mnie sprawia, że chcę być lepsza. Wiesz, zawsze wiedziałam, że jesteś jedyny w swoim rodzaju. Twoja obecność sprawia, że życie jest pełniejsze, bo wnosisz do niego to, czego nikt inny nie potrafiłby dać. Jestem dumna, że to właśnie ciebie mam przy sobie. Ty zawsze wiesz, jak rozwiązać sytuacje, z którymi inni by sobie nie poradzili. Czuję się szczęściarą, mając przy sobie mężczyznę takiego jak ty. Masz w sobie coś wyjątkowego, to, jak patrzysz na świat, motywuje mnie do działania. Jesteś dla mnie nie tylko partnerem.
ale też inspiracją, tak mało jest takich mężczyzn. Takie słowa nie tylko wyrażają podziw, ale też wzmacniają jego poczucie wartości i przekonanie, że jest dla ciebie jedynym, wyjątkowym mężczyzną. Pomyśl przez chwilę, jak często pokazujesz, że doceniasz to, co robi twój partner? Czy zdarza ci się krytykować jego decyzje? Czy może tylko potrzebuje, byś zauważyła i doceniła jego wysiłki, nawet te najmniejsze? Pamiętaj, mężczyzna, który czuje się doceniony, będzie chciał inwestować w waszą relację. Nie pozwól, aby drobne niedopowiedzenia zrujnowały coś, co ma wielki potencjał. Skorzystaj z wiedzy, którą zdobyłam, by stworzyć program odbudowy polaryzacji i przywrócenia magii w związku. Nie musisz czuć się zagubiona, wystarczy kilka prostych kroków, aby ponownie poczuć się na piedestale w oczach twojego mężczyzny. Co myślisz na temat znaczenia szacunku w związku? Czy chciałabyś poczuć się znów wyjątkowa w jego oczach? Jeśli to cię dotyka, napisz w komentarzu, jakie zmiany chciałabyś wprowadzić, aby odbudować tę wyjątkową dynamikę w waszym związku. Okazanie mężczyźnie szacunku przez docenienie jego działań i okazywanie podziwu to jeden z najprostszych, a jednocześnie najpotężniejszych sposobów, by na nowo zbudować głęboką więź i uczynić związek pełnym pasji i zaangażowania. Wiele kobiet sądzi, że szacunek wyraża się jedynie poprzez unikanie krytyki, ale w rzeczywistości jest to aktywne zauważanie i uznawanie tego, co partner robi na co dzień. Kiedy mężczyzna czuje, że jego działania są dostrzegane i doceniane, zyskuje poczucie, że ma realną, wartościową rolę w waszym życiu. Jak więc okazać szacunek przez podziw? Na początek zacznij od zauważania, ile wysiłku wkłada w codzienne działania, nawet te najmniejsze. Może troszczy się o wspólne sprawy finansowe, pomaga przy codziennych obowiązkach, czy jest zaangażowany w wychowywanie dzieci. Drobne słowa uznania, takie jak dziękuję za to, co zrobiłeś lub doceniam, że zawsze dbasz o nasz komfort, mogą zdziałać cuda. Dla mężczyzny to nie tylko słowa, to dowód, że jego wkład jest zauważany i ma znaczenie. Wykorzystaj moc podziwu, by odbudować więź. Podziw dla jego starań i osiągnięć sprawia, że czuje się wartościowy i szanowany. Możesz to okazać na różne sposoby, słowami uznania, uważnym słuchaniem, czy nawet wyrażaniem zaufania do jego decyzji. Badania wykazują, że mężczyźni, którzy czują się podziwiani przez partnerki, są o 68% bardziej skłonni do dbania o relacje i angażowania się w związek. Twój podziw to więc nie tylko wyraz szacunku, to prawdziwe paliwo, które napędza jego starania i sprawia, że chce się dla was starać jeszcze bardziej. Wyobraź sobie, jak zmieniłby się wasz związek, gdyby codziennie czuł, że widzisz jego wysiłek i doceniasz to, co robi. Zastanów się, czy zauważasz te drobne działania, które wykonuje, i czy masz zwyczaj wyrażać wdzięczność za nie. W moim kursie, Odbuduj polaryzację w twoim związku, wróć na piedestał jako jego bogini, uczę, jak zbudować rutynę wyrażania podziwu i wdzięczności, by przywrócić tę niesamowitą energię i uczucie, które towarzyszyły wam na początku. Pamiętaj, że mężczyzna, który czuje się doceniany, nie tylko dba o relacje, ale także wraca do domu z radością i poczuciem, że jest dla ciebie wyjątkowy. Co najbardziej podziwiasz w swoim partnerze? Podziel się w komentarzu i zastanów, jakie słowa uznania możesz dziś przekazać, aby zainspirować go do większego zaangażowania i odbudowania więzi. Jeśli chcesz bezpłatnie pobrać ściągę z tych zdań, kliknij w link zamieszczony w opisie do tego filmu oraz zapisz się na mój newsletter.